Cześć, znajdujemy się dzisiaj nad Odrą. Przyjechaliśmy popatrzeć, gdzie mogą być zlokalizowane ryby. Bardzo fajna pogoda, ma być temperatura plus 5 stopni. Poskaczemy dzisiaj po łowiskach. Zobaczymy tutaj nad Odrą, później zobaczymy na dołki, o ile są odmarznięte, bo w nocy była ujemna temperatura. A jeżeli nic nie będzie, to poszukamy też okoni na naszym kanale. Tylko całkowicie w innym odcinku, gdzie jest troszeczkę głębsza woda. Może tam będą zlokalizowane. Ciśnienie bardzo mocno poszło w dół dzisiaj. Tak więc nie nastawiamy się na rybę. Ale na pewno będzie fajna przygoda. Troszeczkę na świeżym powietrzu. Piękna pogoda. Taka przedwiosenna. Czuć powoli już wiosnę. No zobaczymy. Tak jak mówiłem, nie nastawiamy się na rybkę, ale na taki fajny spacer nad łowiskami. Dotarliśmy do łowiska, jest tutaj bardzo fajne miejsce. Woda kręci, czyli cały czas jest w ruchu, dlatego w nocy nie zamarzła. Tam jest taki wymyty dół, bo tam jest widać, jak woda spływa z kanałku. Jest trochę głębiej, tutaj się robi lekkie wypłycenie. Może gdzieś te ryby będą zlokalizowane właśnie, albo na płytszej wodzie, albo tam na głębszej. No spróbujemy, zobaczymy, czy to tutaj będzie. Jak nie będzie, to idziemy na inną miejscówkę. To tutaj zbroimy sprzęt i zaczynamy łowić. Tomek, zanurzysz mi na nofil. Bo ja nie umiem tego twojego węzła, nauczysz mnie. Przy wiązaniu ślizgich linek, takich jak nanofil oraz inne takie ślizgie, trzeba zrobić specjalny węzeł, bo tradycyjny palomar nie spisuje się. Dlaczego? Dlatego, że bardzo... Po prostu pęka na węźle. Przy zaciąganiu. Przy zaciąganiu pęka na węźle i bardzo jest osłabiony. Dam on taki węzeł, nie pamiętam jak on się nazywa. Ale jest bardzo mocny. Trzeba wiązać tu 8 razy. 4, 5, 6, 7, 8. Przeciągnąć z powrotem przez to oczko. I powoli zaciągać. Najlepiej zwilżyć, żeby to jeszcze lżej sobie szło. Bardzo powoli zaciągamy. Tu się na końcu robi taka pętelka, która na końcu i tak się wyprostuje, jak zaciągniemy. O! I tak wygląda węzełek zaciśnięty.
I on jest, to jest jeden z mocniejszych węzłów przy stosowaniu tej linki Nonofil. Są różne, ale ten mi się bardzo sprawdza. Obrotówkę. Kupiłem ją na targach na Rybomanii. Rękodzieło. Zobaczymy, jak będzie kręciła w wodzie. Nie było brań. Fajna miejscówka, ale jeszcze woda zbyt zimna. Troszkę się ociepli. Na pewno ryby tutaj wejdą. Jeszcze za wcześnie na to miejsce. Zmieniamy łowisko. Na Odrzański Dołek. I tutaj już musimy zbroić stalki, dlatego że bardzo często się zdarza, że szczupaki atakują te drobne przynęty. A nie chcemy kaleczyć ryb, wiadomo. Założyłem twisterka mojego na leciutkiej główce na bardzo wolny opad. Spróbujemy na to. Niestety dołki są pozamarzane,
Strasznie się rozwiało nad Odrą. Nie idzie rzucać tymi małymi przymiotami. Idziemy, zobaczymy na nasz kanałek. Jechaliśmy na nasz kanał, gdzie ostatnio łowimy sobie tutaj szczupaczki. No, spróbujemy dzisiaj poszukać tych większych. Lub o koni. Może o koń tu dziś się zgrupował. No, zobaczymy. Jeżeli nic nie będzie, to piękna pogoda, naprawdę. Można sobie pospacerować, odpocząć nad wodą. Wybieramy się tutaj po prawej stronie mostu. Zaczynamy łowić. Wiele pytań odnośnie tego, na jaki sprzęt łowimy okonie nad Odrą i tu na tym kanałku. No ja dzisiaj mam ze sobą nową wędkę. Jest to wędka firmy Stancroy lub jak to woli St. Croix. Strągowa edycja. Wędka o długości 213 cm. O ciężarze wyrzutowym od 0 do 7 gram. Akcja kija jest... To nie jest kij, który posiada jakiś spory zapas mocy, ale do łowienia takich rybek jak małe szczupaki, okonie jest bardzo, bardzo dobry. Będę tą wędkę też wykorzystywał do łowienia tleni i jazi z łódki. Długość 2,13 jest odpowiednia na łódkę. Jak widzicie, wędka ma dosyć krótki dolnik. Będzie fajnie się operowało nią na łodzi. Akcja kija opisana jest jako szybka i faktycznie wędka jest bardzo cięta. Myślę, że się sprawdzi. Do tego mam kołowrotek w rozmiarze 2500. Linkę, japońską linkę Duel o grubości 0,8. To są japońskie oznaczenia. Ona ma chyba średnicę 0,14. Jest bardzo cienka i dosyć wytrzymała. I nie szumi na przelotkach. Paweł za to łowi dzisiaj kijem do od długości to jest chyba 2,60, tak, 250 cm. Ciężar CW kija od 3 do 16 gram. Do tego ma linkę Nanofil 0,15 i kołowrotek, on ma rozmiarze 4000, z tym, że jest to bardzo lekki kołowrotek i bardzo fajnie też się nim łowi. Przynęty, jakie stosujemy do połowu okoni, to są różnego rodzaju paproszki,
twisterki małe, małe ripperki. Łowimy też na obrotówki. Ja bardzo lubię łowić na obrotówkę. Różnego rodzaju obrotówki w rozmiarach od 0 do 1. Nawet gdy nastawiamy się na łowienie okoni, zawsze zakładamy przypony wolframowe, dlatego że bardzo często szczupaki atakują nawet takie malutkie gumki. Często zdarza się nawet duży szczupak i po prostu ryby nie mają szans. W momencie jak urwą, to ciężko później im przeżyć z czymś takim, nawet jak to jest mała przynęta. Zakładajcie stalki, jak łowicie okoń. Na dzisiaj łowienie. Było tak, jak się spodziewaliśmy. Gwałtowy spadek ciśnienia. Nie udało nam się namierzyć ryb. W ogóle w odrze woda martwa. Nie widać oczkowania. Tak samo tu w kanale, gdzie ostatnio łowiliśmy szczupaki. Dzisiaj nawet jednego brania nie było. Za to pogoda była piękna. Ciepło. Przez jakiś czas wiał wiatr, ale później się uspokoiło. Spacer nad rzeką. To jest coś pięknego, z utęsknieniem wyczekujemy na wiosnę i mam nadzieję, że jak woda się trochę ociepi w odrze, to pozwoli nam już łowić jakieś klenie, jazie. Spróbujemy. Zapraszamy Was także do naszego profilu na Facebooku, w którym będziemy Was informować o tym, gdzie będziemy łowić ryby. Będziemy wrzucać tam materiały, różnego rodzaju zdjęcia. Na dzisiaj kończymy. Pozdrawiamy wszystkich. Do następnego razu. Cześć.